Prezentowany teledysk jest zapowiedzią około 40-minutowej produkcji filmowej, która powstała jako jedno z zadań projektu współpracy Stowarzyszenia SRLGD Morze i Barsenta z Kołobrzegu. Film jest opowieścią o pracy rybaka morskiego i jeziorowego oraz o faunie i florze Morza Bałtyckiego. Zawód rybaka jest już wymierającym zawodem, a nasza opowieść filmowa uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje odbiorcy, jak wygląda połów ryb, pracę echosondy na kutrze, czy jakie gatunki ptaków zamieszkują wybrzeże Bałtyku. Życie w wodzie, zarówno słodkiej, jak i słonej, jest niesamowitym wyzwaniem przystosowawczym dla roślin i zwierząt. Jak ryby dostosowują się do życia w hipertonicznym środowisku? Jak ptaki przystosowały się do życia w zimnym morzu czy jeziorze? I dlaczego zimą nie marzną im nogi? A ile lat żyje mewa lub łabędź? Na te i inne pytania będzie można znaleźć odpowiedź w naszym filmie. Zachęcamy Państwa do obejrzenia pełnej wersji filmu, a może nawet do zorganizowania pokazu filmowego na większej sali ze sprzętem audio, gdyż tłem do filmu jest wspaniała muzyka i narracja. Całkowity koszt wyprodukowania filmu przez SRLGD Morze i Barsenta został w 95% pokryty przez Unię Europejską ze środków programu PO Rybactwo i Morze 2014-2020.